Witajcie, Bubaski! Dziś wracamy na łono niechcianego krapiszcza. Polski akcent, którego nie mogło zabraknąć na moim kanale. A jednocześnie z łyską w oku przyjdzie mi dziś opowiadać o tej grze. Nie dlatego, że darzę ten tytuł sentymentem, a dlatego, że upadek World Software był bardzo bolesny dla tego dewelopera, a jeszcze bardziej bolesny dla polskich graczy. Street Hustle to jedna z ostatnich gier wydanych przez Mroczną Trójcę składającą się z Tomasza Tomaszka, Mariusza Pawluka i Sławomira Mrożka. Trzy kultowe postaci odpowiadające za takie tytuły jak Franco the Crazy Revenge oraz Doman Grzechy Ardana. Przy tych grach Street Hustle to nic innego jak popierdółka, nieudany eksperyment, coś co nie powinno się w ogóle pojawić. Jakością odbiega od wcześniejszych tytułów. Gra wygląda jakby robiona na kolanie. A po początkowym intro możemy dojść do wniosku, że ktoś tutaj sobie zrobił niezłe jaja. Czym jest więc to gówno? Prawdopodobnie remake'iem gry wydanej w 1987 roku pod nazwą Bad Street Braveler, wydanego przez Beam Software. Gra wtedy zadebiutowała na ZX Spectrum. O co tak dokładnie chodzi w tej grze? O krucjatę na seniorów. Piotrek, bo tak nosi na imię nasz pseudo-bohater, właśnie śpi błogo w swoim pokoju. Nagle uchylają się drzwi i z drugiego pokoju dobiegają żrzędliwe odgłosy seniorów. Kto wie, może to teściowa, matka, babcia uprzykrza właśnie sen swojemu synusiowi albo wnusiowi. W każdym bądź razie jego mość wstaje ostro podkurwiony. Beka pierdzi, bo chamstwa nie znosi, odpala swój magnetofon z techniawką, a po chwili widzimy, jak bierze sprawy w swoje ręce. Krew tryska za drzwi, a z naszych głośników wydobywa się dźwięk katowanej seniorki. Pamiętajmy, że ta scenka mogłaby się rozegrać w niejednym polskim domu. Tak nasz bohater idzie lać po mordach moherowe berety, staruszków, zgryźliwych tetryków, wszystko co chodzi stare jęczy i rzęci. Oberwie się nawet Bogu ducha winnym psom. Tak będziemy lali psy albo goryle. Serio? Napierdalamy zwierzęta po pyskach? Naszym celem jest lać wszystkich staruszków po mordach jak leci, bez wyjątku. To teraz się zastanawiam, czy taki beat'em up wywołałby jakieś kontrowersje wśród społeczeństwa w dzisiejszych czasach. A może nawet obrona zwierząt by się odezwała. W każdym bądź razie idziemy przed siebie i lejemy po mordzie nie tylko psy i dziadków, ale również czarnoskórych koszykarzy z nielimitowaną ilością piłek do kosza. Czyżby pierwsze oznaki rasizmu w Polsce? Street Hustle nie padnie ani kropelka krwi. Co ciekawsze, gra powstawała między Domanem a Franco. Tylko po to, aby Tomek, Mariusz i Sławek poduczyli się side-scrollingu. Ile w tym prawdy, naprawdę nie wiem, ale ten remake, jakkolwiek to coś nazywać, powstał w niespełna miesiąc. Choć chodzą ploty, że w 2 tygodnie. I był utrzymywany w tajemnicy aż do pewnego czasu, kiedy to po premierze Franco został wydany właśnie Street Hustle. Pytanie tylko, po co? Jedno jest pewne, że wyszło to z mizernym skutkiem. Raz, że graficznie dupy nie urywało i jest to o wiele gorsza jakość od Franco czy Domana. Poziom ładowania jak na jedną dyskietkę naprawdę potrafi nieźle wkurwić, bo Street Hustle ładuje się naprawdę długo, a przecież to jest tylko jedna dyskietka. Sterowanie jest ciulate. Z tego co zauważyłem, to wachlarz ciosów zmienia się w zależności od tego, na jakim poziomie się znajdujemy. Dla przykładu, w pierwszym etapie możemy złapać dziadka i przyjebać mu zdyńki, albo uderzyć go z piąchy i tyle. W sklepie zamiast piąchy mamy kopnięcie, a zamiast przechwytu podrzucamy seniora do góry i kręcimy nim jak jakimś kurwa śmigłem od helikoptera, wyrzucając go w powietrze. Możemy też podskakiwać, bo babcie rzucają w nas swoim gibisem. Nie no, żartuję, rzucają jakimiś konserwami, a goryle rzucają w nas bananami. Serio? Bananami? Co by tu nie mówić, ten remake wyszedł biednie. Oryginalna wersja prezentuje się znacznie lepiej. Aby było ciekawiej, grę można skończyć w niecałe 20 minut. Również wątpię w całą historię z nauką side-scrollingu. Zwłaszcza, że Franco wyszedł przyzwoicie, a Doman prezentuje równie wysoką jakość. Ile w tej całej historii jest prawdy, nie wiem, nie powiem wam, ale wiem, że omijać ten tytuł należy z daleka. Nie polecam tej gry, jest ona po prostu słaba. I ten system ciosów, który zmienia się z etapu na etap, jest mega ciulaty. Nie wiem, kto wpadł na tak debilny pomysł, ale przecież można było to poprawić względem oryginału.
chociażby tak jak w Franco. Jedynie co naprawdę dobrze wyszło, to muzyka, która jest okej, aczkolwiek nie jest to raczej muzyka stworzona przez naszą trójcę. Jest po prostu zbyt dobra i mocno wyróżnia się wykonaniem na tle ich wcześniejszych gier. Tak więc obstawiam, że to sample po małych remiksach, sklejone i wpakowane do gry na szybko, co zresztą słychać przy muzyce z intra, bo to znany utwór z lat 90. Choć jakość Street Hustle odbiega mocno od oryginału, to mało kto o tej grze pamięta. Może to i dobrze, gracze grali w ten tytuł dla przysłowiowej beki, aby tylko sprawdzić, co to za gra. Bezkrwawa sieczka staruszków szybko odeszła w zapomnienie, a gracze dalej pamiętają Franco albo Tomana jako te flagowe tytuły World Software. I tak, kurwa, powinno zostać i mam nadzieję, że zostanie. Street Hustle było zabawne w kwiecie młodości, kiedy każdy wychodził na plac i dyskutował o grach. Choć temat był tylko chwilowy, to dziś gra mogłaby wywołać niezłe kontrowersje. Absolutnie nie wiem, na ile w tym prawdy, czy faktycznie Street Hustle było stworzone między Franco i Domanem w celach na praktyki i do szlifowania umiejętności, czy był to nieudany eksperyment schowany do szuflady i wydany na tak na głupa pomiędzy premierami dwóch dobrych gier, wzorujących się na klasykach. Tego raczej nigdy się nie dowiemy, a jak już trzeba było wydawać, to przed Franco i Domanem, kurwa, nie pomiędzy. To zagadnienie chowam do swojej teczki X, gdzie leży masa nierozwiązanych spraw. Nie, no żartuję, nie ma żadnej teczki X. No chyba, że ktoś z was wie, jaki żywot miał Street Hustle od World Software, to podzielcie się w komentarzach, a ja będę się z wami żegnał. Do usłyszenia niebawem. Cześć. I czołem, czy coś tam. Na razie.